Nazywam się Wojciech Czajkowski, mam przyjemność prowadzić polskie PIU i dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o płatnościach mobilnych, ale tak naprawdę nie o tym, co my robimy, co już jest gdzieś tam dostępne, tylko tak naprawdę w którym kierunku się rozwijamy i jak odpowiedzieć na pewne potrzeby, na pewne pytania naszych klientów. Tutaj Artur wspominał o pewnych rzeczach, które są problematyczne. My też to widzimy, współpracujemy z bardzo dużymi merchantami w tym kraju, więc jakby te informacje też mamy z pierwszej ręki. I dlaczego mobilności? Dlatego, że jakby te trendy są nieuniknione. Tak? To, że ten mobile to jest tak naprawdę u nas już też przyszłość. Te trendy pokazują, czy wielkości sprzedaży nowych device'ów, tabletów czy telefonów komórkowych pokazują, że to jest nieuniknione. No i są pewne problemy z tym związane i pewne wyzwania, o których dzisiaj tutaj będę mówił. Ale najpierw chciałbym zdefiniować, z czym tak naprawdę jest e-commerce. W moim rozumieniu, w rozumieniu PIU, e-commerce to są wszystkie transakcje, które zaczynamy i kończymy na tym urządzeniu mobilnym. Tak? Dlaczego chciałbym rozróżnić ten e-commerce od innych płatności mobilnych, ponieważ płatności mobilne używane są również w przypadku pewnych inicjatyw, które tak naprawdę, których podstawowym celem jest wspieranie płatności za pomocą telefonu w sklepie, takich płatności, które mają tak naprawdę zastąpić plastikową kartę lub gotówkę. Takim najbardziej znanym ostatnio przykładem jest możliwość zapłacenia za pomocą telefonu w Biedronce, tak? Za pomocą jednej z tego typu aplikacji. My troszeczkę w innym kierunku idziemy i troszeczkę na inne potrzeby zwracamy uwagę. My się skupiamy tak naprawdę właśnie na tym e-commerce, czy na wszystkich tych transakcjach, które są, czy na wszystkich procesach zakupowych, które są rozpoczynane i kończone na samym telefonie. Jest pewnie trochę innych graczy, którzy również działają w tym kierunku. Artur, mówiłeś też dzisiaj o tym, jak wygląda wartość tego rynku, więc wartość rynku e-commerce najpierw. No to są liczby podawane przez różne źródła. Według naszej wiedzy w miarę realistyczne. Oczywiście to wszystko zależy od tego, czy włączymy w to turystykę, czy nie włączymy w turystyki i pewnych innych jeszcze aspektów. Natomiast no, mówi się o tym, że w tym roku wartość rynku e-commerce przekroczy 30 miliardów złotych. E-commerce to na razie tyle, tak? 1 miliard w ciągu roku i to też maksymalnie, naprawdę. To jest maksymalnie, to raczej są informacje na podstawie oglądaczy, a nie kupujących. Natomiast tutaj duże znaczenie mają wszelkiego rodzaju transakcje, nie wiem, zakupy biletowe, zakupy dóbr elektronicznych tak naprawdę. Tak? Natomiast w e-commerce największą wartością tutaj są towary i produkty fizyczne. Więc kluczowe wyzwania przed rynkiem e-commerce w naszym rozumieniu to tak naprawdę z punktu widzenia płatności, tak? Z punktu widzenia płatności mobilnych i w ogóle płatności, ale mówiąc stricte o e-commerce, to jest gotowość instrumentów płatniczych. Mówiliśmy o tym, że jest karta kredytowa, którą gdzieś tam można zapisać, którą można bardzo łatwo zapłacić, ale są, znaczy my się nazywamy, znaczy nazywają nas w ten sposób Republiką Pay by Linków, tak? To jest kraj, w którym będę miał też slajd, w którym to pokażę. I większość transakcji jest dokonywana za pomocą szybkich przelewów bankowych, natomiast używalność kart jest na bardzo niskim poziomie. Spójność procesu płatniczego to też jest bardzo ważny aspekt, żeby wszelkie jakby proces zakupowy, który nawet nie proces zakupowy, tylko proces dokonywania płatności, żeby on nie wyglądał kompletnie inaczej w zależności od tego, czy dokonujemy transakcji na tablecie, czy dokonujemy transakcji na zwykłym PC-cie, czy na telefonie. Tak? My staramy się znaleźć tak naprawdę najwięcej takich spójnych punktów, bo tak naprawdę to na końcu też tutaj Artur mówiłeś o wygodzie. Tak? To jest wygoda pewnego rodzaju przyzwyczajenia. Jeśli użytkownicy się przyzwyczają do
korzystania z jakiejś jednej metody płatności w jakiś konkretny sposób, to dużo łatwiej potem będzie sprostać temu wyzwaniu, żeby odpowiedzieć na pewne potrzeby rozwijającego się rynku. Szybkość, wygoda, bezpieczeństwo dla kupującego oraz oczywiście nie możemy zapominać o tym, dlaczego to robimy, dlatego żeby również nasza część biznesu, który dostarczamy, że powinien pozytywnie wpływać na konwersję i na wartość sprzedaży merchanta. W dniu dzisiejszym to są dane, to są gdzieś tam nasze dane na podstawie, to znaczy tak to wygląda w PayU, to znaczy 90% płatności jest dokonywane przez szybkie metody płatności, przez karty kredytowe, debetowe, jak również przez, przez PayBuy linki i nowo jakby nowym powiedzmy sobie standardem raty online. Pozostałe 10% to są właśnie ci ludzie, którzy gdzieś tam biegają na pocztę, robią standardowe przelewy, to wciąż jest jeszcze 10%, tak? Gdzie w Stanach tego w ogóle nie ma. Natomiast u nas wciąż jest jeszcze 10%, wciąż jeszcze ludzie w ten sposób płacą, a wśród tych metod płatności rządzą przelewy online, tak? To jest 80% ponad. Karty kredytowe, debetowe maksimum 15-20%, no i raty pod kątem ilościowym nie, ale pod kątem wartościowym są dosyć, mają dosyć duży udział. Teraz pytanie, które z tych metod płatności są gotowe na to, żeby obsłużyć mobilną płatność, tak? Karty kredytowe są gotowe, no tak jak powiedziałem, ich podstawowym problemem jest to, że mają bardzo mały w tym momencie udział w rynku i bardzo mały zasięg. PayBuy linki, ja tu się posłużę pewną takiego rodzaju anegdotą, tak? Znaczy to, nie wiem, czy wszyscy wiecie, jak działają PayBuy linki, na pewno wszyscy płaciliście, na pewno wiecie, ale jakby to powiedzieć, jeśli bym przeniósł sposób działania PayBuy linka do świata rzeczywistego, na przykład wspomniany tej wcześniej Zary, tak? Wybieram sobie w tej Zarze jakieś rzeczy, idę do kasy i pani, czy też pan mówi mi: panie Wojtku, pan skoczy tam dwa piętra wyżej, jest bank, to jest taka karteczka z moim numerem konta, jak tam pan tam pójdzie, oni automatycznie zrobią, ale tam pan musi jakieś SMS-y wpisać, jakieś takie dziwne rzeczy zrobić i pan do mnie wróci, ja panu wydam wtedy te zakupy. No więc tak dzisiaj działa PayBuy Link. Tak dzisiaj działa PayBuy Link w internecie, no i na te czasy, kiedy on powstawał, to był bardzo fajny produkt, ponieważ no, karta była zupełnie nie była zaufanym środkiem płatniczym w Polsce, szczególnie w internecie. W związku z tym to był jakiś taki element, który pozwolił się rozwinąć e-commerce'owi w Polsce. No i teraz mamy problem, no nie wiem, czy ktoś z was próbował zapłacić za pomocą PayBuy Linka na telefonie, tak? Nie wiem, udało się? Udało się, są tacy, co tego dokonują, tak, nie ma problemu. Znaczy problem istnieje, tak naprawdę bardzo poważny, szczególnie wtedy, kiedy musimy przepisać siedmiocyfrowy SMS i w międzyczasie wygasa nam sesja w przeglądarce i ktoś zadzwoni. No z tym, że ktoś zadzwoni, to tak naprawdę nawet w czasie zakupów może ktoś zadzwonić, tak, to jest też... No więc my znaleźliśmy pewnego rodzaju sposób na to. O tym powiem za chwilę, bo ostatnim elementem, który, i to ja cały czas mówię o płatnościach mobilnych tak naprawdę, tak, te rzeczy, nad którymi pracujemy, to są rzeczy, które będą dostępne za chwilę, jeśli chodzi o telefony. Za chwilę będą dostępne, znaczy karty już są, PayExpress i PayBuy linki szybkie też za chwilę będą dostępne. Raty planujemy również wprowadzić w telefonach. PayExpress. To jest właśnie ten taki element, to jest taki tak naprawdę druga wersja, czy nowa wersja PayBuy Linka. To jest połączenie de facto PayU z kontem bankowym, dzięki czemu użytkownik PayU, raz zautoryzowany i zidentyfikowany, obciąża po prostu, znaczy jego, w trakcie transakcji jego konto jest obciążane w bardzo szybki sposób, bez wyganiania go tak naprawdę z tego banku, tam dwa piętra wyżej czy niżej. No w internecie to tak naprawdę jest też to jedno, drugie czy trzecie kliknięcie, to ci, którzy się zajmują tym na co dzień, wiedzą, że te konwersje mają bardzo duże znaczenie, tak? Więc PayU Express skraca proces płatności do jednego kliknięcia i do jednej sekundy, no i jest przede wszystkim wygodny do zastosowania w telefonie.
Tak jak my to chcemy zrobić i na co zwracamy największą uwagę, słuchając oczywiście naszych merchantów i klientów, to chcemy, żeby te wszystkie metody płatności, które ktoś sobie gdzieś tam zdefiniuje przy pierwszej płatności, czy wpisze numer karty, czy tak naprawdę połączy swoje konto PayU razem z kontem bankowym, żeby te wszystkie metody były dostępne, jak zrobię to raz na komputerze, to potem mogę tak naprawdę skorzystać z tego w telefonie. Zrobię to na telefonie, mogę skorzystać w komputerze i ten proces wygląda w miarę tak samo na każdym urządzeniu. To jest przykład procesu płatniczego na Allegro, ale to jest też nasz pomysł na to, jak pokazywać, jak chcemy dostarczać tak naprawdę metody płatności merchantom. Znaczy my nie chcemy zabierać relacji merchant-klient. Tak jak samo jak mówiłem o tym, że jestem klientem Zary i wchodzę do tego sklepu, to dzisiaj największym problemem jest to, żeby po tej transakcji ten klient wrócił do sklepu przy okazji PayByLinka, tak? Więc to, co my robimy, to nie chcemy, żeby tak naprawdę klient w przypadku transakcji e-commerce'owej, ani każdej żadnej innej, żeby ten klient tak naprawdę z tego sklepu nie wychodził. Po co mam wracać, skoro może zostać? Po kliknięciu na którykolwiek z tych kafelków, tak naprawdę transakcja w 80% zostanie dokonana bez żadnej dodatkowej autoryzacji. Można się domyśleć, nie jest to produkt, który będzie dostępny tak naprawdę dla wszystkich kilkunastu tysięcy sklepów w Polsce. Będzie to produkt, który będzie dostępny dla merchantów, którzy spełnią jakieś warunki, wymogi bezpieczeństwa i tego typu rzeczy, takich merchantów, którzy będą w stanie z nami się komunikować pod kątem ograniczenia ryzyka. No i oczywiście ważne jest to, żeby ten proces, bo tak wszyscy mówią, wszyscy na tym rynku, jak się zajmuje ktoś płatnościami mobilnymi, to mówi o tym, że moja aplikacja. Ja nie wiem, czy ktoś próbował kiedyś zainstalować którąś aplikację płatnościową oferowaną przez bank. Tak, to też jest dla tych, którzy tego nie próbowali. Tam trzeba po pierwsze mieć w tym banku, na pewno w tym konkretnym banku konto. Oni to próbują też jakoś rozwiązać, to mam nadzieję, że to też będzie działało, ale do tego trzeba zadzwonić, przepisywać kody. Często po aktualizacji systemu trzeba czekać, aż jeszcze raz pani z call center zadzwoni i potwierdzi, czy aby na pewno. I to, co można powiedzieć o wielu tych aplikacjach, że są bezpieczne. Tak z całą pewnością. Jak ja chciałbym, zacząłem kupować w Biedronce ostatnio, bo też wszystkie te możliwości testuję, zacząłem kupować w Biedronce, to tam system działa, jeśli się nie ma konta w banku PKO S.A. bodajże, to można zapłacić kartą do 100 zł, znaczy można dopłacić tylko kartą do 100 zł, tak? Nie to, że więcej trzeba coś więcej zrobić, to po prostu fizycznie ja mogę tylko 100 zł doładować sobie to konto za jednym razem. Jest bezpiecznie. Więc z naszego punktu widzenia ma być super wygodnie, ma być szybko, a przy tym w standardzie bezpiecznie. Tak? I jeśli mówimy tutaj sobie o płatnościach jednym kliknięciem, to ja sobie zdaję sprawę, że nie wszystkie płatności będą dokonywane jednym kliknięciem. No ale wszyscy wiemy, że jakby zasada 20-80, tak? Jeśli 20% ludzi, którzy generują ruch w biznesie, jutro będzie mogło zapłacić jednym kliknięciem, to ja chcę to zrobić, tak? Będziemy dążyć do tego, żeby 80 może trochę mniej procent transakcji było dokonywanych, albo przynajmniej miało taką szansę być zakończonych w jednym kliknięciu. No mamy też, oczywiście też mamy aplikację. Tam ten proces wygląda troszeczkę inaczej, ale też daje trochę więcej możliwości, tak? Bo już nie muszę wpisywać loginu, hasła. Mogę kupić w aplikacji, znaczy mogę kupić jako gość, mogę zapłacić jako gość u danego merchanta. Oczywiście mówię, my tego nie chcemy tego w żaden sposób eksponować, natomiast chcemy też taką możliwość, tak? Jeśli w Allegro się nie zalogowałem, mogę kupić jako gość, mogę przedpłacić i mogę dostać ten towar. Natomiast z punktu widzenia płatności, no jednej rzeczy nie przeskoczymy. Na pewno nie będziemy mogli, znaczy musimy zawsze zidentyfikować, zautentykować takiego użytkownika, żeby obciążyć jego kartę albo w jakikolwiek inny instrument płatniczy. Ten proces wygląda mniej więcej w ten sposób. Tak naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, tak, że za chwilę wśród tych
wśród tych metod płatności, które będę mógł sobie wybrać w momencie, w którym zaloguję się czy do aplikacji, czy do merchanta, tak? Który jest bardzo mocno, współpracuje z PayU, będę mógł wybrać tak naprawdę trzy metody płatności również na telefonie. Kartę, swój ulubiony bank i raty. Jeszcze może chwilę o samych ratach, bo to też brzmi tak trochę zakupy na raty. My naprawdę zrobimy raty jednym kliknięciem. Nie będzie to sytuacja, w której ktoś przychodzi nowy użytkownik, który zrobi, po prostu przychodzi znikąd i od razu po prostu dostanie raty. Trochę nie, ale na przykład może sobie wyobrazić taką sytuację, w której użytkownik jest już klientem PayU, wziął już jakąś pożyczkę i jego jakby zdolność kredytowa jest w jakiś sposób określona przez określony okres czasu, na przykład przez 3 miesiące i następnym razem, i na przykład zrobił to na PC-cie kupując w sklepie X i następnym razem kupuje na telefonie, dostaje informację, że ma jakąś konkretną ofertę i chce ją sfinansować właśnie w taki sposób. I wtedy przy zalogowaniu będzie miał informację, że właśnie około jakiś tam limit będzie mu przyznany i on tylko musi potwierdzić, bo tak naprawdę wszystkie inne formalności dzieją się w tle. Tak? Więc mniej więcej tak to wygląda. Mamy też, oczywiście nie chciałem tutaj pokazywać wszystkich flow, tak? Ale są też takie kombinacje jak aplikacja merchanta, w której są tak naprawdę wkomponowane metody płatności, tak? Jest jeszcze kilkanaście tego typu flow i przykładów. I to mniej więcej tyle, tak? Znaczy podsumowując, chcemy, żeby te płatności mobilne były jak najprostsze, żeby były wygodne, żeby były bezpieczne, żeby nie blokowały e-commerce, ale żeby pomagały mu się rozwijać, żeby e-commerce przede wszystkim, tak? Ale też, żeby merchanci, żeby wychodziły, żeby wszystko, co robimy, żeby wspomagało merchantów w rozwoju ich biznesu, tak? Nie chcemy, chcemy się podzielić też tym, co mamy w grupie, tak? Jeśli mamy użytkowników z kilkudziesięcioma czy z kilkaset tysięcy kont, w tym momencie jest w PayU 600 tysięcy kont i znakomita większość ma zapisane tam swoje karty i zaczyna mieć zapisane inne instrumenty płatnicze, my chcemy to pokazać merchantom jako wartość i chcemy to promować. To wszystko, dziękuję bardzo.